Cześć i czołem, moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Słuchajcie, miałem już się nie grać, bo się zmęczyłem tą trasą z ciężkim ładunkiem i brakiem możliwości przyspieszania. No był to duży, duży kłopot. Ale tak mi naszło, jest godzina 20. Jutro na szczęście nie muszę iść na 6 do pracy, więc mogę troszkę dłużej posiedzieć. W związku z tym uznałem, że jak dłużej siedzę, to nie będę marnował czasu, tylko nagrywam jeszcze chociażby ten jeden piękny odcineczek. Słuchajcie, gdzie jesteśmy i co robimy? Jesteśmy w Konstancji i patrzmy, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego możemy stąd przewieźć. Martwi mnie tylko to, że to jest chyba daleko. A nie chciałbym, tak naprawdę, powiem wam, robić takich misji nawet zyskownych, jeżeli będę jechał 500 km, czy tam, przepraszam, 50 km, czy 100 km, gdzieś tam hen w świat. Bo to troszkę bez sensu. W związku z tym pamiętam, że tutaj gdzieś obok był punkt odbioru rzeczy. I ja tam po prostu pojadę. Zobaczę, jakie są w takim punkcie najbliższym mnie. W jakiejś fabryce, czy pompowni, czy gdzieś tam, gdziekolwiek, w rafinerii. Co, gdzie, kiedy mogę zawieźć. Być może tam jest jakaś taka trasa, wiecie, ciekawa. Za 15 na przykład tysięcy. Czy nawet troszkę mniej. Trasa, która mi pozwoliła coś tam fajnego przewieźć. Do dzieła. Po prostu, wiecie, nie chcę, że tak powiem, dymać Bóg wie gdzie po ładunek, jeżeli tutaj mam blisko jakieś fajne rzeczy. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Koniec trasy. Co tutaj mamy do przewiezienia? I nic fajnego. Nic fajnego. Drzewa w kontenerach. Bez sensu, więc zróbmy jeszcze jedną lokację. Tą. Tutaj już byłem. Tam mogą być jakieś fajne, ciężkie ładunki. Lodóweczkę widać. To też nie jest tak daleko. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Co to za kosmiczny budynek? Śmieszny, jak ryba skręć trochę wygląda. Panie, bym was wjechał. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Nie byłby niezły początek odcinka. Zjedź z ronda. Ale nawet no, skanem mi się przyjemnie jeździ. Gdyby nie silnik. Gdyby nie silnik, słuchajcie. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Tu
Tu mogą być jakieś chemikalia, to są zawsze fajne rzeczy. Do przewożenia oczywiście, bo są zyskowne jakieś alergii. To była miła przejażdżka. Oby tutaj było coś fajnego. O, kwas borowy. No słuchajcie, przedziwna trasa, bo tak naprawdę czeka mnie ta granica, co jest upierdliwe. Ale to też mnie czeka ta granica. Nie zwiedzę raczej nowych miast. No ale jak wiecie, jestem łakomy na kasę, więc wieziemy ten kwas borowy. Nawet tutaj nie trzeba posjadać ciężarówki. Przypadek? Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Skręć w prawo. Przygotuj się. Jedyny może minus to jest to, że to jest taka troszkę dłuższa trasa, więc. Więc myślę, że będziemy jechali z pół godzinki, ale. Szczególnie, że tutaj. Chyba że to jest coś innego, ale to powinna być mała autostrada. Znowu dużo takich, wiecie, dróżek leśnopolnych, ale damy radę. Damy radę, słuchajcie. Jak przejechaliśmy z tym 37-tonowym T-Rexem, to ze wszystkim przejedziemy. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Troszkę mi się opiekło z tą policją. Skręć w lewo. Bo chwila dłużej, 2 sekundy i wniosą mandat, ale jakoś poszło. Wiecie, póki mam ochotę grać w tego RTS-ika, to gram. Już w tej chwili to będzie chyba 22 odcinek, więc tak naprawdę mega dużo nagrywam. Sobie tak dziwnie jadę, wiem, ale to po to, żeby zrobić sobie zdjęcie, wiecie? Żeby miało jakieś foteczki do miniaturek. Jakoś mnie to się nie podoba, może tak. Tak jest lepiej. Tutaj damy gębę moją przebrzydłą, tutaj damy zdjęcie, numerek, jakoś to pójdzie. Jedziemy.
Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Coś tak mnie pogryzły komary, że po prostu tragedia. To się mówi, mam słodką krew i komary mnie uwielbiają. Mnie to w ogóle w hermetycznym pokoju bez klamek i bez okien też ugryzą też. To jest tragedia. Dzisiaj byłem na rowerze troszkę i jestem już podziabany. Mimo, że było w słońcu, że był upał. Komary mnie lowciają. Plus jest taki, że jak widać jest trasa na razie spoko, bo chyba ta autostrada wzdłuż właśnie tutaj Rumunii jest lepsza. W Bułgarii jest trochę gorzej. Ale to jest możliwe, że po prostu do autostrady, do przejścia granicznego będziemy jechali szybciutko. Kurde, tu jest fajne miejsce na zdjęcie. No muszę je zrobić przecież. To będą trochę ciekawsze miniatury. Albo tak mi się po prostu wydaje. Może to być tylko moja spaczona głowa i niedorozwinięty zmysł artystyczny. No ale jakbyśmy tak jechali całą trasę 130 na godzinę, to byłoby super. Taki wiadukcik ładny będzie. Tutaj widzę, że chłopak nosi, czy wozi drewno do lasu, też spoko. Czyli jak patrzcie na mapkę, tą trasą jeszcze chyba nie jechałem. Dopiero się odkrywa. Czyli jednak są w tym dziwnym kraju autostrady, ja tylko jeździłem ciągle tymi dziwnymi drogami. Patrzcie, kilometry idą jak szalone przy prędkości. Człowiek się czuje jak na jakiejś autostradzie w Niemcowni, w Reichu. W Adolfowie.
Pewnie policja znając moje szczęście, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Z autostrady na autostradę ma to sens. Ma to sens, słuchajcie. Tak naprawdę połowa trasy za nami. Zacząłem koło... Boże kochany, no. Co za ciuć mok. Robię wszystko, żeby tą naprawę ciężko wpłacić, nie? Odbiłem się od dna, to nie, teraz będę walił w barierki. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ale znowu takie małe miejscowości, jest fajny klimacik, lubię. Lubię tą Rumunię, lubię tą Bułgarię. Fajnie się tutaj jeździ. Jedź prosto. No tylko minusem są te, wiecie, rozwlekłe miasta, jednak to co było w Niemczech, tak, że masz wszystko w kupie, to było spoko. Ale rozumiem, koncepcja ma utrudnić trochę grę i spowodować będą mniejsze korki, rozumiem, na przykład na Multiku, tak? Więc jest w tym jakiś sens, ale jakoś wolałem te ściśnięte miasteczko. Skręć w lewo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Od razu kolizji tam. Lekko się obtarliśmy. Ty już robisz aferę. Ja nie wiem. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo.
granica. Ten z prawego pasa w lewo skręćmy. Co za człowiek. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Skręć w prawo. No cóż, przejazd jest. Każdy widzi jaki. Słaby. Ten piękny mostek, muszę zrobić jakieś zdjątko zaraz. Jak to wygląda teraz w studiu? Hello. Cześć Bastuś. Jestem na tym moście między Rumunią a Bułgarią. No. I robię sobie sweet focie. Ty, a kamera zero rzeźbą. Oczywiście. Nie, i robię sobie jedną traskę jeszcze i potem już zajmuję się, że tak powiem, realem. Albo Tesco, jak kto woli. I na farma. Nie, jako farma, basta. Ja nawet nie mam farmy zainstalowanej. Ja. Aha, to chyba będzie. Dobrze, nie? Dziecka nie widział, nie słyszał, że tak powiem, od wieku. Pan widza, że coś na farmie robi, bo jak wejdę. A był dzisiaj, mówił, że ty byłeś na farmie, coś robiłeś. No, tak. Korespondencyjnie na farmie. Coś zrobi, on coś zrobi. Ostatnio on robił, teraz zaś trochę podgonił. Raczej tego nie zrobię. Dobra, chciałem, że coś zrobię jeszcze jedno ujęcie, ale nie zrobię. Dobrze. To jedziemy. Ale to się uzupełniacie po prostu, chłopaki. No to dobrze. Cieszcie się kochać fragment, tak szybko odchodź i... Tak.
Szukanie nowej trasy. Zostało mi niecałe 200 km. Ale z tym ładunkiem T-Rexem tak się wlokłem. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. To był chyba największy błąd w ETS-ie tej pory. Skręć w prawo. No, jest to taka trasa, może nie najdłuższa. Powiem ci tak, na prostej drodze rozpędzałem się do 83. Z górki nawet do 100, ale wjeżdżałem na prostą drogę i zwalniałem do 83. Nie. Pod górkę, to nie będę ci mówił, jak jechał. Bo pod jedną górkę jechałem nawet 13 na godzinę chyba. Bo tak spadało, nie? Z 50 i na 13 i na 13 i się, tak powiem, skończyło, jeszcze spadało dalej. A najlepsze jest to, że trasę 500 km jechałem godzinę 15, zawałbyś. Jaka była średnia prędkość? Ja się boję sprawdzać. I że tak duże. Szaleniec. Nie mieściły na zamiary. No. Ale dowiozłem. W czasie. Gdyby nie mandat pod koniec 4800, no byłbym szczęśliwy. O, jeszcze żeś dochłodał do interesu. Nie, no bo 16 było na misję, więc spokojnie. Teraz jestem 20 do przodu. Jak dojadę na misję, to będę miał jakieś 36, no chyba że się tam będę miał jakieś mandaty, no to 36 to prawda ponad 2 raty, nie? Będę miał 36, ale zejdzie mi w nocy, znaczy o 12 wchodzi kredyt, więc jeszcze dzisiaj będą zacząć kolejną misję, więc uhu, kasę mam. Tą sobotę grzecznie pracowałem, nadrobiłem. Zjedź z ronda. Aż mam już też 9% uszkodzenia ciężarówki, ale udaje, że tego nie widzę. Silnik się nie wyłącza. Silnik się nie wyłącza, więc jest ok, nie? Ale jak teraz zrobię jakieś mandaciki, to i tak mam, wiesz, to i tak, kurde, będzie ponad 30. A ponad 30 to są tak naprawdę 2 raty kredytu, więc jestem spokojny już, jeżeli chodzi o finanse, zabezpieczone. Dobra, serwis jest, ale gigacz, ale po drugiej stronie. Będę myślał o tym, wiesz, o tym silniku. To tak mi Jacek patrzył, ile to mi będzie kosztowało i tak trochę dużo. Więc chyba jeszcze się wstrzymam. Jestem trochę dociśnięty przez kredyty i myślę, że teraz... O, odblokowano osiągnięcie malutniczą trasą. Ja mam 2 z 4 chyba, czy 2 z 6. Dzisiaj mi się pokazało. Nie, a propos tego, a propos właśnie jeszcze... Jeszcze a propos właśnie takiej strategii, no to nie będę właśnie raczej... Tego silnika na razie robił. Powstrzymam się od tych ciężkich ładunków, albo postaram się powstrzymać. Dlatego, że chciałbym to chociaż jeden kredyt spłacić, nie? Bo jednak no muszę przyznać, że te 12 tysięcy kredytu to mnie trochę żera. A jak tak jeden duży spłaca, to będę miał 10 tysięcy i to już jest troszkę lepsza sytuacja, więc muszę trochę zbiegać gotóweczkę. Bliżej całe życie bez kredytu. No można, no basta, można. Jak się ma taką cierpliwość jak to można. Pomalutku. Dosyć dużo u dziada jeździ, żeby pierwszo zarobić. Trzymaj się lewej strony. No bo tak, nawet byle jaka to stówka trzeba, nie? Najtańsze euro kosztuje chyba 92 tysiące euro. A nawet nie.
Nie, bo kupowałem dla pracownika. Ja kupuję dafiki. Ale dafiki mi się nie podobają w środku, wiesz? A mi się podobają, widzisz, to jest... Są takie... Ale są takie proste, takie mam wrażenie. A co masz w mieście? Ale na przykład mam skanie. Skanie są takie albo Volvo, są ładnie w środku podświetlone, mają taki nowoczesny design i tak dalej, a dafiki są takie proste. Przecież przynajmniej tak, którymi jeździłem, nie? Manety są takie proste, ale dafiki mi się takie wydawały, no. Jakim jeździłem kiedyś, że takie są właśnie... Nie wiem, jak to ładnie ująć, nijakie? Skręć w prawo. Złe określenie, są zwyczajne. A jak wsiądę sobie w taką... A jak wsiądę w taką Skynę czy Volvo, to czuję taki luksus odbijający. Są tak nowocześnie zrobione, z takim nowoczesnym sznytem. O, tak to mogę ująć. No, to Volvo to jeszcze tak ten na Skynie, jakby mi nie podobało, nie wiem. No właśnie mi się Skynie podobało najbardziej. Może wszystko mnie nie podobało, a też jest wyskanie mi rzut. Dafika miałem kiedyś jednego, ale najlepiej wspominam to beżowe Volvo w środku, nie? Nie, pewnie kojarzysz, które. No. Takie jedno w środku. Tak powiem, że Iveco, że się pojedził i że się wyróżnił w tłumie, że tak powiem, na mój. No Iveco na pewno, tak. Że uwierz mi nawet na tym, jak na konwoju. Iveco, kto jeździ Iveco? No jo. I to jest takie niskie Iveco, że się tym zrobił. Takie podstawowe. No, znaczy z tego zewnętrznej, że tak powiem, tego podstawowego. Zjedź w prawo. Nie no, muszę tutaj tak zrobić, bo już drugi raz nie da przyjeżdżać. Na sam koniec muszę, że tak powiem, do Istanbul. Jest firemka, trzeba firma odkryć, bo kto by tu potem przyjeżdżał ją odkrywać? Ach, mi już będzie 200 zostało, to chyba niedługo kończył. Przygotuj się do strony. Z drugiej strony może cały Istanbul objechać, bo tam jestem. Kiedy ja tu wrócę? Skręć w lewo. No może na jakimś konwoju kiedyś trafisz. Ale to nie na tym sejwie, to tak powiem, bo na tym sejwie tylko najeżdża na ten single. Ja już przywaliłem w samochód 10% uszkodzenia. A taka próbowa się muszę do serwisu zatankować i bym musiał na przyszły tydzień jakiegoś... Nie wiem czym w przyszłym tygodniu jeździć na konwoju. Trzymaj się lewej strony, a następnie... No, żeby się... Skodą Octavią, żeby się wyróżniać. Skręć w lewo. Weź Skodę Octavię i przepę kempingową. Nie, to czasami się chyba tak i trafi. Ale może Mana znać wezna, bo dawno Mana nie jeździła, bo właśnie Iveco zajmę. I co jeszcze wywrotka wezna? Nie wiem, czy idzie przypisać wywrotka przez tego... Spedytora. A, bo wy mieliście w sobotę konwój jakiś, tak? No, jak zawsze, o 19. To na promocie, czy? Nie, bez. Czy na zwykłym? Ile było kilometrów? Z półtora. Półtora? No to tak, ale jechać 90. No. To ze 3 godzinki. Nie. Jeszcze z postojem, że na spokojnie. Ile was było? 7 chyba? Nawet opanowali strona, że teraz zdjęcia publikują na stronie. Pożegnalne focia, sweet focia. To teraz będę na podwójnej naczepach jechali. Czyli jako Skandynawia Niemcy? Znaczy z Rotterdamu do Bergen.
to nie tak długo wcale. No. Kurczę, może tu pod prąd skoczę. A, podjada pod prąd. Wyda 500 km obieżą z jakąś tylko. Przekosiłem znak właśnie, bo się zamyśliłem. Dzięki, Bastard, twoja wina jest. Tak, normalnie. Wyjeżdżałem, miałem 8%, wracam 2, nie, 5. A nie 8, albo są 12, no 7. Normalnie kierowca teraz w tirze mi wjechał pod koła, nie? Dojeżdżam do niego na jakieś 20 metrów, a ten na lewy pas, nie? A ja go wypytam, to ja siup na prawy i pobocze. Nią. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. To ile ci zostało traski? Znaczy teraz, że ładunek dopiero wziął 6. 38. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No i te drugi tu projektował ludzie. Takie zygzaki. No i są też takie momenty właśnie w Bułgarii, w Rumunii, że po prostu... A tylko, że tam w kurde w nocy jechał. No, ja tak jechałem teraz... z takim, taką traskę miałem, z ciężkim ładunkiem jechałem, nie? W którymś tam chyba w 15 odcinku czy 13 i po prostu, Boże, mówię, ja pindkole. Co to jest? Jeszcze miałem taki ten szeroki ładunek, takie to koło, co po prostu, wiesz, musiałem jechać środkiem drogi, bo się nie mieściłem na zakrętach, nie? A, bo to w ogóle ten... Tak, tak, ten taki stołek, duże gabaryty, no mówię, Boże, kurwa. I środkiem drogi pomykałem. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Kozłoduj. I w kozłoduju muszę rozładować. Przypadek? Kozłoduj i rozładuj. Kwas borowy. Ciekawe, co tu jest. Skręt w lewo. Skręć w lewo. Pewnie robią broń biologiczną. Tak myślę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. A ja paliwo, jak sobie wiele. Jakoś często jest to na tych kontenery to paliwo wiele. Chyba gdzieś w Turcji tanie paliwo jeszcze jest. Po 1 euro było. A nie, to może ten pomole nie patrzę w sumie. 1,03 to wiesz co, nie, bo tam w Unii masz dużo gorzej. To są jak w Rosji masz taniówki. No kochani, dojechaliśmy. 18 tysięcy, 16 tysięcy wskoczyło. 12 poziom się nabija.
Mam 36 tysięcy w tej chwili. Benjamin w Scani Steamline jest w trasie, więc jakieś dwójkę powinien przyniosć. Iwon też jest. Nie, Iwon akurat śpi. Ale sytuacja od strony finansowej jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Przeciętny dystans na służbie 10 tysięcy. Dystans swobodnej jazdy, przeciętne przejechane trasy, dostawy, anulowane dostawy. Nie, no jest ok. Słuchajcie, jest ok. Nie ma co narzekać. Poziom idzie do góry. Szkoda, że nie ma takiego wykresu finansowego. To by się przydało. Chyba takiego czegoś nie ma. Tyle, że ciężarowo. Czy mam jakiegoś DAFa w środku? Mam jakiś odkryty salon DAFa. I w tym Stambule są dwa serwisy. A to nawet nie wiem. A ile mam żadnego Volvo? Muszę Volvo odkryć, bo nie mam żadnego w ogóle Volvo odkrytego. Tylko DAFa i Veko. Scania. Jakiego to masz teraz DAFa? Kojarzysz model? Tego 105. DAF XF 105 Space Cup Plus. Zobaczymy, jak on wygląda. DAF XF. Tylko mam. A, bo to na spisie. A, taki jest beżowo-szary w środku, tak? To jest ten. Nie wiem, ciemno jest. Nawet ładny, ale Volvo ładniejszy. Nawet spoko, ale Volvo ładniejszy. O, mogę sobie kanapkę, nawet mogę w tym dodatku, co mam, to są kanapki, słuchaj. No, też mam ładę, ja tam wolę mieć porządek. Co z tego, że fajne wnętrze, ja głoszę po tym bajzelu. Ja sobie tą lodówkę wrzuciłem, nie? Electric Cool Box do środka. Jak prawdziwy tirowiec. I mam te dywaniki w ogóle, zasłony. A to już żymujące. Dobra, kochani, kończymy. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Ja tutaj renderuję i kładę się powoli spać. A z wami zobaczę się zapewne jutro. Bastku, pożegnaj się. Ja też wam życzę spokojnej nocy, smacznego jajka, czy czego tam sobie chcecie. Pa, pa!